naszej comiesięcznej konferencji posesyjnej. No i oddaję od razu głos panu prezydentowi. Szanowni Państwo, pozwólcie, że zacznę od słów kierowanych do rodziny i przyjaciół poległego na służbie młodszego aspiranta Michała Kędzierskiego. Przyjmijcie najszczersze wyrazy współczucia, kondolencje nie tylko od prezydenta miasta, ale także i po prostu od Dariusza Polowego, od zwykłego mieszkańca Raciborza. To, co wczoraj rano się zdarzyło na ulicy Chełmońskiego, atak z bronią w ręku na funkcjonariusza policji pełniącego swoje obowiązki, zaprowadzającego porządek. Strzały, które okazały się śmiertelne, to nie powinno się zdarzyć. Michała znałem prywatnie. Poznaliśmy się przy organizacji Dnia Pamięci, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Potem spotykaliśmy się na strzelnicy, w klubie strzeleckim. Drodzy Państwo, to był błyskotliwy, ciągle w moim takim odczuciu młody człowiek, pełen energii, taki, który potrafił zjednywać tych, z którymi się spotykał. Trzeba to powiedzieć wprost, był człowiekiem słusznej postury, można powiedzieć, w jakiś sposób nieustraszony. Na pewno nigdy nie chował się za czyimiś plecami. I tak było też wczoraj. Niestety nie mógł przewidzieć tego, że wydarzy się tak, jak się wydarzyło. Szanowni Państwo, pozostaje tylko powiedzieć wieczny odpoczynek i cześć jego pamięci. Teraz przechodząc do spraw, które w jakiś sposób jednak bledną przy tym wydarzeniu wczorajszym, ale jednak życie toczy się dalej. Szanowni Państwo, w czasie ostatniej sesji Rady Miasta miałem przyjemność przedstawić Wysokiej Radzie projekt Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej. Inwestycji, na którą udało mi się pozyskać 4 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i proszę uwierzyć, że niewiele osób wie, ile kosztowało to zabiegów i starań. Inwestycja ta została zaplanowana nie wczoraj. Mówiłem o niej dużo wcześniej. Praktycznie rzecz biorąc, jej elementy pojawiały się już w programie wyborczym, z którym szedłem do wyborów prezydenckich. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej to wielofunkcyjny obiekt, który Raciborzanom w sezonie zimowym będzie służył jako lodowisko, a w pozostałe miesiące, pokazałem to wyraźnie na sesji, będzie miejscem spotkań, organizacji imprez, wydarzeń kulturalnych oraz sportowych i co bardzo ważne, z naciskiem na udział w tym wszystkim osób, czy to niepełnosprawnych, czy w jakikolwiek inny sposób ocierających się o jakieś wykluczenie. Podczas prezentacji radni mieli możliwość zapoznania się także z wypowiedziami projektanta takiego obiektu
I to projektanta, który tego typu obiekty zaprojektował i realizował w innych miastach Polski. A także z osobą, która jako praktyk, prezes spółki z Ostrowa Wielkopolskiego, człowiek, który tym obiektem zawiaduje. Niezależnie od tego, że przekazali swoje opinie i relacje, była także możliwość zadawania pytań. Całość została też umieszczona w kontekście związanym z integracyjnym aspektem sportu. Tutaj duże podziękowania dla pana Rafała Szlachty, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, który ze swojej roli sportowca, działacza sportowego wskazał też na te ważne aspekty. I podziękowania dla wiceprezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, który też opowiedział o tym, jak on jako samorządowiec widzi taki obiekt. Drodzy Państwo, sesja potoczyła się, jak się potoczyła. Projekt większością radnych został zdjęty z obrad, ale nie tracę nadziei, że uda się doprowadzić do jego realizacji. Obiektywnie trzeba przyznać, że radni wykazali zainteresowanie, zadawali pytania ekspertom. W kuluarowych rozmowach też się to potwierdziło, rzeczywiście to zainteresowanie jest. Dlatego zapewniam Państwa, że zrobię wszystko, aby realizację tego dobrego, spinającego się finansowo i oczekiwanego przez mieszkańców projektu przeprowadzić i przekonać do tego radnych. Temu też celowi ma służyć zwołane na jutrzejsze popołudnie spotkanie z radnymi, gdzie postaram się wyjaśnić wszystkie możliwe wątpliwości, jakie się rodzą, a niezależnie od tego planuję, i tu już mamy to dosyć daleko posunięte, wspólny wyjazd studyjny do Ostrowa Wielkopolskiego, aby zobaczyć ten obiekt w praktyce, aby wejść do wszystkich pomieszczeń, aby porozmawiać, już może niekoniecznie z prezesem, ale nawet z tym, który go użytkuje na co dzień, z tymi osobami, które ten obiekt obsługują, aby mieć pełne przekonanie do tego, że warto ten obiekt zrealizować. Drodzy Państwo, kolejnym elementem, który pojawił się na sesji Rady Miasta, była kwestia gospodarki odpadami. Niestety, jak to ujął chyba jeden z Państwa, jeden z redaktorów, chyba ósmy raz pojawiło się to na sesji. Niestety nie zostało zaakceptowane to, o czym mówię, to, że przez cały czas mieszkańcy dopłacają do odpadów, które powstają w marketach, firmach, czy w tym, co określamy jako nieruchomości niezamieszkałe. Ale także i to, co obejmuje system mieszany. Drodzy Państwo, żeby też za dużo nie poświęcać temu tematowi, który tak naprawdę pod wieloma aspektami został już omówiony, czy to w prasie, czy w moich wystąpieniach, powiem tylko tyle. Rzeczywisty odbiór w miesiącu marcu wyniósł 3023 kubły o pojemności 1100 litrów. Co daje deficyt w kwocie 157 tysięcy za sam miesiąc marzec. To jest różnica między tym, ile kosztowało wywiezienie i zagospodarowanie tego, co się w tych 3000 kubów znajdowało, a tym, ile było opłaty za te kubły. Bo przypominam, jeżeli przyjmiemy, a jest to i tak z dosyć dużą dozą ostrożności przyjęte, że wywóz takiego kubła kosztuje 110 zł,
ktoś płaci za niego 58, to te 52 zł po prostu dopłacamy my, mieszkańcy. A jeżeli podsumujemy cały kwartał od styczeń, luty, marzec tego roku, to mówimy już o kwocie 346 tysięcy. Proszę Państwa, warto zauważyć jedną rzecz. Widzę, że zmieniło się podejście pana radnego Mirosława Lęka, który wyraźnie powiedział, że sprawa jest pilna, że należy się nad nią pochylić, że nie powinniśmy tego odkładać. Stąd mówił o spotkaniu, o dodatkowej analizie. I z tego miejsca zapewniam i Państwa, i radnych, że dołożę wszelkich starań, aby takie spotkanie zorganizować i wyjaśnić każdy aspekt, który budziłby jakiekolwiek wątpliwości, po to, aby system gospodarki odpadami w Raciborzu działał w oparciu o sprawiedliwe reguły. Szanowni Państwo, teraz temat może już nie do końca dotyczący sesji, ale w jakiś sposób jednak o nią zahaczający, bo dotyczący środków zewnętrznych. Wczoraj w Sejmie został przegłosowany Krajowy Plan Odbudowy, o którym wraz z przedstawicielami władz centralnych miałem przyjemność mówić w piątek na rynku. Był pan poseł Adam Gawęda, była pani senator Ewa Gawęda. Mówiliśmy o tym, jaka to jest wielka szansa dla Polski i ile też na tym samorządy mogą skorzystać, a w konsekwencji po prostu mieszkańcy. Proszę Państwa, że odwołam się do tego, co mówiłem w poniedziałek pod pomnikiem arcybiskupa Józefa Gawliny. Dobrze, że większość w Sejmie odrzuciła spory, czy jak powiedział premier, swary, i pochyliła się nad tą szansą, która otworzyła się przed Polską. I to bardzo cieszy. Bardzo cieszy, że znalazła się większość posłów, którzy opowiedzieli się za wykorzystaniem tej szansy i podjęciem tego wyzwania, które przed Polską staje, abyśmy mogli jako kraj, ale także i miasto znaleźć swoje godne miejsce w tym nowo wykuwającym się ładzie światowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Zachęcam państwa do zadawania pytań. Bardzo proszę o zgłaszanie takiej chęci poprzez czata. Mariusz, bardzo proszę. Panie prezydencie, pan zaczął tą konferencję od wyrazu współczucia, od takiego wskazania na to wczorajsze wydarzenie. Ja chciałbym zapytać, czy nie nachodzi pana pewna refleksja, że trzeba byłoby może podjąć jakieś kroki związane ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa w mieście, jeżeli dochodzi do takich sytuacji tam na osiedlu. Ludzie byli zbulwersowani, że no, taka historia może mieć miejsce, że to nie jest historia z filmu, tylko z rzeczywistości raciborskiej. Więc pytanie, czy tutaj miasto nie powinno w stronę Komendy Powiatowej Raciborskiej Policji no, wyciągnąć jakiejś dłoni swojej i pomysłu na to, żeby było więcej na przykład tych patroli wspólnych, żeby więcej policjantów chodzących po mieście się pojawiło, przynajmniej w tym okresie teraz, bo to poczucie bezpieczeństwa na pewno w związku z tym wydarzeniem wśród Raciborzan obniżyło się. To jest sytuacja no, niecodzienna, wręcz można powiedzieć w skali co najmniej krajowej. Więc pytanie, czy tutaj pan myśli nad tym, żeby ten model, który jest stosowany często już w samorządzie raciborskim, przywrócić, wzmocnić, uruchomić? Szanowny panie redaktorze, pozwolę się z panem nie zgodzić. Uważam, że mimo całej tragedii wczorajszego wydarzenia, ono dokładnie pokazuje to, że policja działa dobrze, że policja reaguje na zgłoszenia mieszkańców.
tak jak powiedziałem, że policjant nie chowa się za cudzymi plecami, tylko pojawia się w miejscu, gdzie jest potrzebny i zaprowadza porządek. Niestety doszło tutaj do tragicznego zdarzenia i należy chylić czoło przed odwagą Michała, ale pokazuje to, że ten system działa. Oczywiście, tak jak i w latach poprzednich, staram się wykorzystywać to narzędzie w postaci dodatkowych patroli, ale absolutnie nie pozwolę mówić czy formułować tego typu zdań, że nasze bezpieczeństwo jest obniżone. To zdarzenie pokazuje właśnie, że jeżeli jest zgłoszenie, policja pojawia się szybko i reaguje. A aspekt związany z dodatkowymi patrolami, tak jak w roku poprzednim, też wyasygnowaliśmy na te środki i podobnie będzie w roku aktualnym. Dziękuję. Redaktor Grzegorz Wawoczny, bardzo proszę. Mamy, tak? Tak, proszę. Ja chciałem zapytać o ten Krajowy Plan Odbudowy. Pan prezydent w swoim profilu facebookowym pokazuje zdjęcie z wicepremierem Gowinem, na pewno też rozmawiał z posłem Gawędą, ma więc jakąś tam wiedzę na temat ukierunkowania tych środków z Krajowego Planu Odbudowy ma. Na tej konferencji tam też była mowa o tym, że ta droga Racibórz-Pszczyna, te brakujące etapy poza czwartym i piątym, czyli nowy most, nowa przeprawa i nowy ślad w kierunku Rybnika, że gdzieś tam tu jest skoncentrowana uwaga na tym. No i dzisiaj pytanie takie, jakie to inwestycje Racibórz chciałby zrealizować w ramach tego Krajowego Planu Odbudowy, co jest w ogóle możliwe, bo tam dopiero poznajemy chyba też ten dokument i te wytyczne, jakie tam są i te obszary, gdzie te wydatki mogą być realizowane. Ale tu bym prosił prezydenta o takie nakreślenie tych właśnie perspektyw naszego miasta w kontekście tego planu. Przy całym szacunku i do państwa redaktorów, a przede wszystkim do mieszkańców, którzy czekają na tego typu informacje, w związku z tym, że sam plan odbudowy wymaga zatwierdzenia także przez organy unijne i tak jak pan redaktor powiedział, on w jakiś sposób ciągle się jeszcze wykuwa. Naprawdę byłoby dużym nietaktem, gdybyśmy już teraz zaczęli mówić o zbyt wysokim poziomie szczegółowości. Zapewniam państwa, że jeśli to tylko będzie możliwe, natychmiast przedstawię państwu te zakresy, w których Racibórz będzie mógł sięgnąć po środki z Krajowego Planu Odbudowy. I rozumiem z tego, że czekamy dopiero na zakresy, tak? A więc te obszary, gdzie będziemy mogli aplikować. Tak jak powiedziałem, nie za bardzo mogę i uważam, że nie powinniśmy wchodzić na teraz w szczegóły. Staram się rozmowy prowadzić na bardzo jakby w szerokim wachlarzu rozmówców, ale to jeszcze wszystko nie jest do końca sformalizowane, także pewne wychodzenie przed szereg niekoniecznie musiałoby pomóc tym inicjatywom, które myślę, że już w najbliższym czasie państwu przedstawię. Jeszcze jedno pytanie, jeśli można, bo tam radny Klima się żali, że pan prezydent jeździ do Warszawy, pokazuje, że tam się z kimś spotyka. Też ostatni post o premierze Gowinie, on tak też może trochę podsyca ciekawość, nie? Że tam prezydent pokazuje zdjęcie, był i się spotkał. Czy nie dałoby się tam troszeczkę więcej szczegółów przemycać na tych postach facebookowych, że rozmawialiśmy o takich tematach, pan premier Gowin się ustosunkował pozytywnie, negatywnie, no żeby to jakby przeciąć te spekulacje na forum Rady, że pan prezydent tam jeździ na wycieczki, bo myślę, że to wycieczki nie są jakieś konkretne cele. No chcielibyśmy poznać na przykład ta ostatnia wizyta i rozmowa u premiera Gowina, czego dotyczyła? No dokładnie dotyczyła Krajowego Planu Odbudowy. W związku z tym no niestety nie będę mógł dzisiaj zaspokoić państwa ciekawości, ale obiecuję, że naprawdę już ten czas, gdy będę mógł
przedstawić to, o czym między innymi rozmawiałem wczoraj z moim kolegą partyjnym, panem Jarosławem Gowinem, że na pewno będzie to na miarę tego, czego Raciborz oczekuje. Dziękuję. Mariusz Wajner, bardzo proszę. Tak, panie prezydencie, czy można spytać, co dalej z tymi zawieszonymi zadaniami z sesji marcowej tegorocznej? Ja to tak nazwałem 17 dni wiosny w nowinach raciborskich, no może tego jest trochę nawet więcej, ale tak mi pasowało do tytułu, ale czy coś jest nowego, bo te wszystkie sprawy były zawieszone przez te ostatnie tygodnie, tam jest sporo tych zakresów do realizacji i wiele osób czeka na decyzję w tej sprawie i czy miasto otrzymało już z Regionalnej Izby Obrachunkowej jakieś stanowisko oficjalne dotyczące tej interpretacji, którą Rio podjęło w zakresie przebiegu sesji? Odpowiadając na jakby te dwa pytania, które pan redaktor zadał, i zaczynając od tego drugiego, miasto formalnie nie otrzymało żadnego dokumentu, dlatego że sposób procedowania tego typu postępowania przed Regionalną Izbą Obrachunkową nie przewiduje wydania żadnej uchwały czy jakiegokolwiek innego wyartykułowania tego takiego zdania, że jeśli Regionalna Izba Obrachunkowa nie dopatrzyła się uchybień, to wtedy nie wydaje żadnej decyzji i taka decyzja nie, w związku z tym, że nie została wydana, nie jest też możliwe jej zaskarżenie i w związku z tym też nie wydaje się żadnego uzasadnienia. Stąd po pozyskaniu tego typu informacji na pewno będziemy podejmować kroki prawne związane z zaskarżeniem uchwały w części, szczególnie dotyczącej jej procedowania. Chodzi o to, że radni weszli w prerogatywy prezydenta, który jest autorem tego typu uchwał związanych ze zmianami w budżecie i tylko prezydentowi miasta lub burmistrzowi lub wójtowi w innych gminach przysługuje to, że może wnosić zmiany do budżetu i to on jest inicjatorem tego typu zmian. I w orzecznictwie sądowym mówi się o tym, że ta prerogatywa nie może być przez radnych naruszana i w związku z tym w tej części te uchwały zaskarżymy, natomiast mając na względzie dobro mieszkańców i to, aby realizować te projekty, które koniec końców przecież prezydent zgłaszał jako inicjator, a nie zgłaszałem tego dlatego, że jest to niepotrzebne, tylko wprost przeciwnie. Zgłaszałem te wszystkie rozwiązania dlatego, aby się one realizowały dla dobra mieszkańców. To będziemy je realizować, natomiast niezależnie od tego uchwały w części zostaną zaskarżone, jeżeli chodzi o kwestie związane z procedowaniem tego na Radzie Miasta. Czyli to jest... Mogę ad vocem jeszcze do tego dopytać? Przeszkodzę. Czy ja rozumiem, że z RIA stanowiska nie będzie pisemnego, natomiast oskarżenie odbędzie się do WSA, czy jak tutaj pan prezydent by ten procedurę, tak mówiąc krótko... Tak, zaskarżenie będzie do WSA. Do bezpośrednio na uchwałę Rady Miasta, tak, budżetową. Tak. A rozumiem, że realizacja tej uchwały nastąpi, niezależnie od tego, jakie będzie orzeczenie WSA. Tak jest. Tak jak powiedziałem, ze względu na to, aby nie blokować, aby realizować to, co jest mieszkańcom potrzebne. Zresztą te rzeczy ja jako prezydent zgłaszałem, więc trudno, abym nie starał się ich wykonać. Czyli mówiąc tak krótko, spór prawny się będzie toczył. Z jednej strony ustalimy, czy Rada mogła, czy nie, a z drugiej te wydatki będą realizowane dla dobra mieszkańców. Doskonale pan redaktor to ujął.
Idąc tym tropem, jeszcze jest pytanie, czy pan prezydent ustosunkuje się pozytywnie do wniosku radnych o tą odrębną obsługę, bo tutaj się też może pojawić problem, kto będzie pełnomocnikiem rady w tym sporze z prezydentem. Czy to nowe zamówienie na usługi prawne chyba teraz w maju czy w czerwcu będzie ogłoszone, czy ono uwzględni tą odrębną obsługę Rady Miasta? Pochylimy się nad tym problemem. To jest sytuacja dosyć świeża. Pan redaktor jako człowiek znający prawo wie, że pochopne wydawanie opinii jest w tej materii niewskazane. Jeszcze ostatnio, jak już mogę się wbić, jestem na linii odnośnie konkursów. Czy znany już jest termin ogłoszenia nowych konkursów? I czy te nowe konkursy będą jeden z tą większą kwotą z tej zmiany budżetu, czy z tą pierwotną kwotą? Będę się starał zrobić to z jedną dużą kwotą. Myślę, że nie ma sensu tego rozdzielać, jeżeli jest taka możliwość, a wydaje się, że jest. No, tak naprawdę chciałbym, aby to się zrealizowało jeszcze w tym tygodniu. Czy jeden taki big konkurs duży będzie? No, tak to też można określić. Dziękuję bardzo. Mariusz, bardzo proszę. Tak, ja bym chciał tutaj spytać, panie prezydencie, bo jutro pan zapowiedział, że będzie to spotkanie z radnymi. Ku mojemu nieskrywanemu żalowi słyszałem, że pan zamknie drzwi przed mediami, niestety, że w zaciszu gabinetów państwo chcą tutaj wspólnie debatować na temat lodowiska. To proszę powiedzieć, bo tam główny argument tej części opozycyjnej wobec tego pomysłu jest, że pana lodowisko jest za małe w stosunku do ich oczekiwań. Pan Czerner pokazywał tą kartkę zgiętą na pół, tak pokazując, że to takie 50-procentowe tylko lodowisko powstanie. Jaki pan ma na to pomysł, jeżeli chodzi o argument? Jak pan chce przekonać radnych, którzy chcą większego lodowiska, tak jak tutaj kolega Grzegorz mówi, big lodowiska, a pan proponuje no, takie mniejszego formatu? Mówiłem big konkurs, nie lodowisko, Mariusz. Ja wiem, ale to jak używamy tego, to pójdźmy tym tropem właśnie. Tak jak ja wiem, że to big konkurs. No. Radni opozycji mają robić relacje live ze spotkania, także nawet tam... Panowie redaktorzy, ja też tu jestem, jeśli można. Mogę? Bardzo proszę, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Szanowny panie redaktorze, po to jest to spotkanie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Oprócz tego wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego. Mamy świadomość, że potrzeby ludzkie ze zmianami związanymi ze sposobem życia i tym, co dzieje się naokoło, bywają odmienne od tego, co było lat 30, czasami 40. Widać, że w Ostrowie Wielkopolskim ten obiekt zdecydowanie się sprawdza. Podobne opinie można też zebrać, czy to z Kępna, czy z innych miejscowości, gdzie podobne obiekty były realizowane. W związku z tym wydaje się, że jeśli mamy obiekt, który, jak to kolokwialnie ująłem, spina się finansowo i przez mieszkańców tamtych miast jest odbierany jako obiekt, który zaspokaja ich potrzeby, uważam, że powinniśmy iść tym tropem i po zapoznaniu się z tym, jak to wygląda u nich, wykorzystać ich doświadczenia i przenieść je na nasz grunt. Ale tutaj, przepraszam. Ale niezależnie od wszystkiego, nie chciałbym, szczególnie jeśli spotkanie jest zapowiedziane na jutrzejsze popołudnie, no, prowadzić jakiegoś dialogu czy rozmowy z radnymi za pośrednictwem mediów. Mariusz, jeszcze jedno, czy to już? Ja mam. Przepraszam, ja chciałem spytać, bo to te pytania docierają tutaj do redakcji nieustannie. Raciborski, taki aktywista ekologiczny, panu też dobrze znany, panie prezydencie, wskazuje sprawę dotyczącą ulicy Bema, że tamtejsi mieszkańcy wraz z nim
złożyli pozew sądowy dotyczący tej inwestycji, dotyczący tego remontu ulicy, a już umowa została podpisana z wykonawcą. Czy to w jakimś stopniu ze strony miasta może wstrzymać takie ruchy w stronę sądu, w stronę pozwu sądowego, działania miasta względem tej ulicy? Tak jak już przedtem odpowiedziałem, jeżeli rozmawiamy o materii prawnej, trzeba widzieć wszystkie dokumenty. Ja żadnego pozwu nie widziałem, chyba że pan redaktor widział. No trudno mi tu tak naprawdę się odnosić do czegoś, co póki co na razie istnieje w jakiejś sferze, no nie wiem, imaginacji, tak? No bo to trudno inaczej określić. No, nie ma szans, żebym się teraz odniósł do tego na takim poziomie wiedzy, jakim dysponuję. Dobrze. I jeszcze, jak można, bo tutaj pani rzecznik mi pozwoliła domyślnie. Panie prezydencie, kwestia Unii na sesji. Pani radna Anna Szukalska prosiła pana o niejako zdyscyplinowanie prezesa Unii, pana Paruzela, do tego, żeby zaczął udostępniać komplet dokumentacji. Czy pan podjął kroki, no takie nazwijmy to dyscyplinujące, właśnie prezesa spółki miejskiej, do tego, żeby wypełniał prośby czy nawet żądania tych, którzy zwracają się do niego z ramienia Rady Miasta, z ramienia Komisji Rewizyjnej i nie tylko, i tej firmy, która została wynajęta za pieniądze miejskie do przeprowadzania audytu Unii, do udostępnienia wszelkiej możliwej dokumentacji. Czy coś znaczy w związku z sesją, w związku z tym, o co był pan proszony, czy pan coś w tym czasie wykonał? Panie redaktorze, jak pan zapewne pamięta, w momencie, gdy dochodziło do procedowania kwestii związanej z kontrolą spółki Unia Racibórz, apelowałem do radnych o to, aby tego typu kontrole zdecydowanie przeprowadzać, żeby wszystko było transparentne, ale z drugiej strony też wszystko musi się odbywać zgodnie z prawem. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybym w tamtym czasie powiedział, że Rada Miasta nie może kontrolować spółki Unia. No, drodzy Państwo, prezydent miasta ma narzędzia do kontrolowania spółki i z tych narzędzi korzysta. Natomiast mając uzasadnione wątpliwości co do tego, czy kontrola prowadzona przez komisję rewizyjną ma właściwe umocowanie prawne, niezależnie od tego, że mogę namawiać pana prezesa do działań w tym kierunku, aby był maksymalnie otwarty, to jednak to prezes odpowiada za spółkę i to on musi wiedzieć, co może jakby czynić, aby spółce nie zaszkodzić. Więc absolutnie nie ma tu żadnego bezpośredniego przełożenia na to, że prezydent może prezesowi nakazać takie czy inne działanie w kontaktach z komisją rewizyjną, a tak jak mówię, jest uzasadniona wątpliwość co do tego, czy ten tryb kontroli ma solidną podstawę prawną. I Mariusz, ostatnie, tak? Bardzo proszę. Widzę, że Grzegorz jeszcze poprosił, to ja jestem gotów Grzegorzowi. Ach, Grzegorz, przepraszam, nie popatrzyłam. Dobra, Grzegorz, proszę. No, dziękuję. Takie pytanie już odnośnie Unii Racibórz, ale pominąwszy wszystkie te problemy związane z kontrolami, stanowiskami radnych i tak dalej. Pytanie, jak pan prezydent jako organ założycielski tej spółki, a i też kibic, z tego co chyba tam gdzieś się przejawiało na relacji w Tworkowie, pan obserwował chyba mecz, może się mylę. Jak pan ocenia ten projekt od lipca 2020? Dobrym idzie to kierunku, złym? Wyniki pana satysfakcjonują klubu, coś tam należy poprawić, zmienić i tak dalej.
Takie pytanie ogólne do organu właścicielskiego, można powiedzieć tak, bo pan prezydent tutaj pełni rolę tego zgromadzenia wspólników i też z pewnego punktu widzenia takiego ogólnego może się oczywiście wypowiedzieć. Zastrzegam, że nie dotyczy to tych sporów, które się toczą, ale ogólnej realizacji tej koncepcji wysuniętej przez pana Marka Śledzia. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że pan redaktor przywołał osobę pana Marka Śledzia, bo w tym jego przekazie, w tym, na co on kładzie największy nacisk, to jest profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży i w tym kierunku idziemy i dlatego Unia Racibórz podpisała umowę z Rakowem Częstochowa. Praca, którą wykonują trenerzy, jest olbrzymia. Te ich zaangażowanie, to ile więcej czasu poświęcają teraz na pracę z młodzieżą i przygotowanie samych siebie do tych zajęć, jest wielokrotnie wyższa niż w innych miejscach, czy też w czasie poprzednim. I tutaj dla nich wielkie podziękowanie i z tego miejsca też pozwolę sobie wyrazić uznanie. Oczywiście cały czas z poziomu tego, na ile ja jestem uprawniony do tego, aby oceniać to, jak to funkcjonuje pod względem piłkarskim i takim profesjonalnym, bo koniec końców poza tym, że pojawiłem się na jednych czy dwóch meczach jako kibic, to tak naprawdę z samą piłką nożną zbyt wielkich związków nie mam. Natomiast mam świadomość tego, że jest to dyscyplina, która jest dyscypliną najbardziej popularną, na której skupia się największa uwaga mieszkańców i jest to dyscyplina też, w której udało się nam pozyskać bardzo dobrego partnera i uważam, że jak na ten czas, powiedzmy, takiego rzeczywistego funkcjonowania, jeszcze do tego ograniczonego elementami pandemicznymi, kwestią COVID-u, to rzeczywiście pod względem organizacyjnym i szkoleniowym udało się naprawdę zrobić duży krok naprzód. I tu, mając opinię od pana Marka Śledzia, mogę tego typu zdanie wygłosić. Natomiast co do piłki seniorskiej, to nie jest to na teraz i w ogóle w samym projekcie nie był to priorytet działania. Priorytetem jest szkolenie dzieci i młodzieży i maksymalne sprofesjonalizowanie tego projektu. Łącznie z tym, że także wejście w system klas sportowych. Tak dopytam, bo tam jednak w projekcie Unii 100 tysięcy złotych chyba był wyceniany ten udział w rozgrywkach grupy seniorskiej. To jest dużo, no część klubów nie dostała. Teraz pan prezydent mówi, że ta piłka seniorska nie była celem samym w sobie. No to jak teraz skomentować, że jednak 100 tysięcy złotych miasto na ten cel w ramach tego wniosku przekazało? Zwrócę uwagę, że na pozostałe LKS-y wędruje 250 tysięcy. A trudno powołać klub, który dysponował drużyną seniorską, aby tej drużyny nie było. Większość fachowców, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, twierdzi, że bardzo trudno jest zrealizować ten projekt, nie mając jednak drużyny seniorskiej. Natomiast, tak jak podkreślam, to nie drużyna seniorska jest priorytetem i celem. Celem jest profesjonalizacja szkolenia dzieci i młodzieży i to, co przekazywał pan Marek Śledź. I wynikiem zrealizowania tego celu będzie zmiana też na poziomie piłki seniorskiej. Ale cel, który teraz mamy przed sobą,
to jest szkolenie dzieci i młodzieży. Jeszcze może szybko, pan prezydent, mógłby powiedzieć, jakie są efekty rozstrzygnięcia tych wniosków, tak zwanych małych grantów, to chyba z artykułu 19 o 10 tysięcy, tam Unia, siatkarze chyba, jeszcze jakieś tam były. Nie umiem teraz odpowiedzieć. Czy przyznano te kwoty pieniędzy? Czy... Niestety wczoraj byłem w Warszawie, dzisiaj nie miałem jeszcze okazji spotkać się z wiceprezydentem odpowiedzialnym za to, więc... I może jeszcze jedno pytanie ostatnie, jak już cierpliwość pana prezydenta wykorzystam tutaj uprzejmą, to odnośnie RFLiKu, tych pieniędzy, które trafiły na to centrum przy ulicy Zamkowej. Gdzieś tam się pojawia dyskusja, że formalnie można byłoby te pieniądze przeznaczyć na inny cel, w domyśle na przykład budowę zewnętrznego basenu przez H2 Ostrów. Czy pod względem formalno-prawnym byłaby taka możliwość, żeby te 4 miliony ukierunkować na inne zadanie, czy też nie? Powiem tak, trzeba by tą analizę zlecić prawnikom, ale trzeba chyba brać pod uwagę to, że jeśli mówimy o jakimś tam przedsięwzięciu i o nie aplikujemy, ja później osobiście staram się do niego przekonywać na wszelkich możliwych poziomach, to teraz próba realizacji czegokolwiek innego na pewno w znaczący sposób poderwałaby zaufanie do raciborskiego samorządu. Mariusz, proszę. Panie prezydencie, bo jeszcze mnie tak naszło, pan zaczął tak ciepło tą konferencję od wspomnienia świętej pamięci Michała Kędzierskiego i chciałem zapytać, czy panie prezydencie, nie warto gdzieś wziąć pod rozwagę takie uhonorowanie ze strony miasta takiej postawy raciborzanina. To nie jest taki przeciętny, można powiedzieć anonimowy funkcjonariusz, bo jednak on trochę zafunkcjonował w przestrzeni takiej opinii publicznej raciborskiej. O nim mówi w tej chwili cała Polska. Te przykłady związane z prezydentem Dudą, komendantem głównym policji, telewizje o nim robią wspomnienia. Pytanie, czy tutaj to nie jest pomysł, żeby taką postać i taką bohaterską postawę i takie zachowanie uhonorować nawet tytułem tym, który przyznaje Rada Miasta, zasłużony dla Raciborza, bo w tym gronie tych osób, które są zasłużone, są różne powody, dla których te tytuły przyznawano, a to jest bohaterski czyn na przestrzeni dziejów Raciborza niespotykany i sam pan podkreśla, że to taka nietuzinkowa osobowość świętej pamięci Michała Kędzierskiego. Czy to nie jest jakiś taki asumpt do tego, żeby zawnioskować do Rady o rozważenie nadania takiego tytułu pośmiertnie tej osobie, temu funkcjonariuszowi? Myślę, że tak. Panie Mariuszu, sprawa jest dosyć świeża. Zostawmy może to na razie, dobrze? Myślę, że na pewno do tego wrócimy i sam pan wie, że dla mnie elementy związane z propagowaniem pewnych wartości, przywracaniem też pamięci o różnych sprawach są bardzo ważne i staram się ich nie zaniedbywać. Natomiast tak jak mówię, chyba ta sprawa jest za świeża, żeby mówić o takich sprawach. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Nie widzę więcej zgłoszeń. Dziękuję za udział w naszej konferencji. Dziękuję panu prezydentowi i miłego dnia. Do zobaczenia. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia. Do widzenia.